Cześć, siemaneczko, widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Witam Was w kolejnym daily vlogu już. Dzisiaj mamy niedzielę. Wy jak to oglądacie, mamy poniedziałek. No, my właśnie przed chwilą wstaliśmy. Pogoda, zimno na dworzu, wieje wiatr. Ale dzisiaj pójdę się przejść. Zobaczymy, co się dzieje tutaj u nas w miasteczku. Tak więc zostawcie suba oraz łapkę w górę, a ja zapraszam Was na tego vloga. A więc widzowie, zobaczcie, jaka brzydka pogoda. Pada deszcz. Tak więc zanim gdziekolwiek wyjdę, poczekam aż przestanie. I wtedy pójdę się gdzieś przejść i Wam coś ponagrywać. No tak więc widzowie, ja już właśnie wyszedłem sobie na dwór. Idę się przejść, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Jak widzicie za mną, wychodzi słońce, przestało na razie padać. Tak więc pogoda się zaczyna robić. No a ja idę, miałem wziąć takiego selfie sticka, kupiłem specjalnego właśnie do vlogowania. Ale w sumie zapomniałem go sobie ze sobą wziąć. Ale to nic, z ręki też da radę nagrywać. No tak więc ja idę i zaraz pokażę Wam fajny komis samochodowy. No tak więc widzowie, idę sobie, widzę, fajne autko stoi. Ale zaraz próbuję je nagrać. Już pomału dochodzę do komisu samochodowego. No tak więc widzowie, tutaj taki mini komis samochodowy. Stoi kilka samochodów. Nie wiem, czy na sprzedaż, czy tylko na naprawy, bo tutaj też warsztat samochodowy jest. No ale komis samochodowy, a tam fajna bryka stoi. W sumie taka bryka, jak kiedyś Wam nagrywałem w Niemczech. Bardzo podobna. Ładna, ładna. Lunch Rover. Bardzo dużo właśnie widzę Lunch Roverów tutaj jeździ. Ale super bryka. No a ja idę znaleźć gdzieś jakąś ławkę i chwilę z Wami pogadać. Zobaczcie, wczesna godzina, wszyscy jeszcze śpią. Tutaj ktoś ma dekorację z ptaków na ścianie. Wyszło słońce, ale chłodno jest. No tak więc mamy godzinę 11. Wyszedłem w sumie nagrać dla Was vloga, przejść się i potem będę musiał zajść do sklepu po jakieś świeże bułeczki na śniadanie, ponieważ jeszcze w ogóle śniadania nie jadłem. No, przejdę się trochę po miasteczku, zobaczę w strony, w których rzadko jestem, zobaczę, co tam się dzieje. No i chociaż nagram dla Was vloga, żeby te daily, które robię, żeby trwało. Zaraz odniosę się też do jednej sytuacji w Rotterdamie. Ale to za chwilę, jak znajdę sobie jakieś miejsce, gdzie będę mógł usiąść i z Wami porozmawiać. No a tutaj widzowie macie szkołę podstawową. Nowoczesna szkoła. Ładnie wygląda. Razem z boiskiem do gry. Tam jakieś dziecko biega, pewnie słychać w tle. No a tam to całe to jest dom dla starców naprzeciwko mnie. Zobaczcie, jakie ładne budynki. To wszystko to jest dom dla starców, a po drugiej stronie jest też cmentarz. Mają chyba swój własny cmentarz. Tam ładne budynki, takie nowoczesne. Lecą kaczki. Tutaj jest żłobek dla dzieci.
No a tak ogólnie to odniosę się do jednej sytuacji z Rotterdamu, która miała miejsce 13 października. Nie mam niestety gdzie usiąść i sobie z wami porozmawiać, dlatego będę szedł i rozmawiał. W Rotterdamie 13 października znaleźli gościa z raną postrzałową w płonącym domu. Strażacy go znaleźli, czyli pewnie jakieś porachunki gangsterskie albo coś takiego. No, nic nieciekawie się dzieje, tak samo w wiadomościach we Francji, alarmy bombowe i w ogóle, tak więc nie za ciekawie. W ogóle ta cała sytuacja, co w Izraelu teraz się dzieje, nie za ciekawie. To tak samo jak na Ukrainie początki, też wszędzie o tym trąbili w wiadomościach i w ogóle. No, a tak dalej o tej sytuacji w Rotterdamie, to teraz wyświetla wam się tutaj artykuł, który znalazłem na internecie i z którego wiem, że takie coś w ogóle się wydarzyło. Tak więc możecie sobie zapauzować i możecie sobie przeczytać o tym właśnie, że strażacy znaleźli gościa 60-latka z raną postrzałową w płonącym budynku, w płonącym domu. No. A z tego co wiem, no to bardzo często właśnie w Rotterdamie, Amsterdam, Haga, właśnie jakieś strzelaniny, jacyś nożownicy na ulicy, tak więc nie za ciekawie. No ale tam też bardzo dużo tych narodowości jest. Tak więc pełno tego wszystkiego. No, ale myślę, że to raczej jakieś porachunki gangsterskie były. No bo kto normalny strzela w kogoś i potem podpala jego budynek, tak, jego dom. No, tak więc strażacy go znaleźli. No, spokojnie jest, bo w sumie dzisiaj niedziela. Nagrywam to w niedzielę. Prawie nikogo na ulicy nie ma. Ale no, zaraz idę do sklepu, kupię bułeczki na śniadanie. Ponieważ jestem głodny, jeszcze śniadanie nie jadłem. No. Cisza, spokój, jak to Holandia. Fajnie, że wyszło słońce, może pogoda się jeszcze raz pogodzi dzisiaj. Ale no, tak jak widzieliście rano, no to strasznie lał deszcz. Wczoraj w sumie to samo, też brzydka pogoda, no ale dopiero wieczorem, tak więc wczoraj nagrałem dla was vloga, którego oglądacie dzisiaj, czyli w niedzielę. Mam nadzieję, że wam się podoba. Próbuję dla was coś nagrywać, nie tylko pracę, ale jakąś odskocznię, no żeby prowadzić po prostu te daily dla was. Stąd też dzisiaj taki odcinek, gdzie więcej w sumie gadam niż pokazuję. No, ale myślę, że takie odcinki też wam się jak najbardziej podobają. Tak jak mówię, zapomniałem swojego selfie sticka do nagrywania, którego sobie kupiłem. Chciałem go w sumie przetestować, ale zapomniałem, nie chciało mi się już do domu wracać. No, tak więc ja już pomału idę w stronę sklepu, jeszcze wam ponagrywam co nieco. Tutaj właśnie macie ten dom dla starców, a tutaj jest cmentarz. Jakiś stary cmentarz, raczej wątpię, że to jest osób, które umierają tutaj w tym domu starców. No, tak więc ja pomału idę do sklepu. Ponagrywam wam jeszcze co nieco, a potem zakończę tego vloga. Zobaczcie, jaki piesek piluje. Zrobiło się ciepło, tak więc zwierzęta też wychodzą na świeże powietrze. Tutaj zaraz jest miejscówka, na której łowię ryby. Już niedługo odcinki z ryb też się pojawią na pewno na kanale. Na pewno też odcinki będą, ponieważ mam nową wędkę, tak jak widzieliście gdzieś na vlogu z Polski. No tam jest tutaj ta cała woda, to właśnie miejscówka, na której łowię ryby. Tutaj zobaczcie, ktoś sobie zrobił bujawkę. A tutaj kolejna szkoła. Chłodno jest, ale słońce świeci, więc jak najbardziej w bluzie można wyjść. Tutaj przede mną kościół.
chyba msza jest w ogóle, bo rano dzwoniły dzwony z tego oto kościoła. A tutaj mamy tak zwany piękny holenderski ratusz z trzema armatami. No a ja z tego miejsca, widzowie, chcę was zachęcić, żebyście subskrybowali ten kanał, zostawili łapeczkę w górę. Co, życzę wam miłej niedzieli, chociaż oglądacie to w poniedziałek. No i na teraz tyle z tego vloga. Myślę, że taki vlog też wam się spodobał. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Siema!